Cześć, witam Was na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moduł hydrauliczny T-Box, który sprawia, że montaż pompy ciepła wcale nie jest taki trudny i skomplikowany, jak się wydaje. Zapraszamy! Zacznijmy od tego, czym jest moduł hydrauliczny T-Box. T-Box to urządzenie przeznaczone do współpracy z pompą ciepła Monoblock. Stanowi on kompaktowe rozwiązanie ułatwiające podłączenie pompy do instalacji CO. Pozwala on na zminimalizowanie koniecznych do wykonania przez instalatora prac montażowych oraz wyeliminowanie ewentualnych błędów, które często pojawiają się na tego typu instalacjach. Moduł hydrauliczny dostępny jest w dwóch wersjach dedykowanych do pomp ciepła Monoblock o mocach do 13 i do 18 kW. Wiemy już, czym jest T-Box. Powiedzmy teraz, co wyróżnia takie rozwiązanie. T-Box, tak jak wspomniałem wcześniej, ułatwia oraz usprawnia pracę instalatora. Ma to duże znaczenie, ponieważ wszyscy wiemy, jak cenny jest czas podczas montażu pompy ciepła. Wszystkie niezbędne komponenty umieszczone są w jednej obudowie, co zapewnia oszczędność miejsca, a kompaktowe wymiary umożliwiają montaż nawet w małych pomieszczeniach. Sama konstrukcja jest przyjazna dla instalatora poprzez łatwy dostęp z przodu urządzenia do wszystkich podzespołów. W T-Boxie zastosowano najwyższej klasy podzespoły, co wpływa na długą żywotność urządzenia. Ważne jest również, że T-Box występuje w kilku konfiguracjach, co sprawia, że instalator może bez problemu dobrać urządzenie do danej instalacji grzewczej oraz wymagań klienta. Na koniec warto podkreślić, że obudowa malowana jest proszkowo, dzięki czemu jest odporna na korozję oraz wilgoć. Przejdźmy do konstrukcji. Co znajdziemy w T-Boxie? Żeby dokładnie opowiedzieć, jakie podzespoły znajdują się w środku, zdejmijmy osłonę. Mamy tutaj wersję najbogatszą, czyli T-Box Pro 13, a więc moduł hydrauliczny dedykowany do pomp ciepła do mocy 13 kW. Jak widzisz, jest to bezpieczna konstrukcja, zarówno dla instalatora, jak i dla użytkownika. Elektronika została umieszczona w takim miejscu, żeby uniknąć zalania jej wodą. Dodatkowo została ona oddzielona od części hydraulicznej ściankami. Przekroje przewodów oraz armatury zostały dobrane do wymagań pomp ciepła. Musimy pamiętać, że pompa ciepła wymaga zastosowania dużych przepływów. Na rynku można spotkać moduły hydrauliczne z rurkami cienkimi jak mały palec. Takie przekroje nie zapewnią odpowiedniego przepływu i będą generować straty ciepła. Zaletą jest również to, że wszystkie rury są zaizolowane. W T-Boxie możemy wyróżnić dwie części. Hydrauliczną oraz elektryczną. W części hydraulicznej znajdują się pompa obiegowa, zapewniająca odpowiedni przepływ na drodze pompa ciepła bufor CO, naczynie wzbiorcze układu CO, zabezpieczające instalację przed nagłym wzrostem ciśnienia. W tym modelu mamy jedno naczynie o pojemności 12 litrów, natomiast w T-Boxie 18 dwa naczynia po 12 litrów każde. Zawór trydrożny z napędem elektrycznym, przełączający między centralnym ogrzewaniem a ciepłą wodą użytkową. Zawór wykonany jest z mosiądzu, jego czas otwarcia wynosi 15 sekund, a przepustowość zaworu KVS wynosi 8,4 m3 na godzinę. Grzałka elektryczna, przepływowa 3-stopniowa, o mocy 6 lub 9 kW w zależności od modelu T-Box. Moc grzałki regulowana jest stopniowo. Mniejsza grzałka może pracować z mocą 2, 4 lub 6 kW, a większa 3, 6 lub 9 kW. Pracą grzałki zarządza zainstalowany regulator, załączając ją i wyłączając przy odpowiednich temperaturach. Grzałka została dodatkowo zabezpieczona przed przegrzaniem poprzez zamontowanie termostatu bezpieczeństwa. W przypadku braku przepływu przez grzałkę woda może przekroczyć bezpieczną temperaturę, np. podczas awarii pompy obiegowej. W takim przypadku zadziała termostat i rozłączy styczniki grzałki. Termostat posiada możliwość zmiany nastawy do 90 stopni Celsjusza. Filtr magnetyczny służy do usuwania zanieczyszczeń, takich jak piasek, opiłki metali, cząstki pochodzące z materiałów użytych do budowy instalacji CO. Ma on postać cylindra z umieszczoną w środku siatką, na której wyłapywane są zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia w instalacji mogą powodować zużycie lub awarię, np. pompy obiegowej lub innych kluczowych komponentów, dlatego ważne jest regularne czyszczenie filtrów. Manometr służący do odczytu ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania. Część elektryczną stanowią sterowanie HP Multi, służące m.in. do kontroli obiegów grzewczych. Jest ono dedykowane do współpracy z pompami ciepła Thermet Heat, dlatego jest dostępne wyłącznie w zestawach z pompami ciepła Thermet. Do współpracy z pompami ciepła innych producentów przeznaczone są wersje T-Box bez sterowania. Instalator powinien zapoznać się z instrukcją zarówno pompy ciepła, jak i T-Box, w szczególności ze schematami elektrycznymi, aby sprawdzić zgodność z istniejącym sterowaniem. T-Box posiada wyjścia dla poszczególnych elementów, takich jak grzałka elektryczna, jednak podłączenie powinno zostać wykonane przez fachowca z uprawnieniami elektrycznymi. Zabezpieczenia elektryczne. T-Box wyposażony jest w zabezpieczenie nadprądowe, chroniące obwód grzałki.
Zabezpieczenie nadprądowe dla pompy ciepła musi zostać dobrane indywidualnie przez instalatora. W T-Box znajduje się wolne miejsce do jego wygodnego podłączenia. Licznik energii elektrycznej oraz przepływomierz dostępne w wersji Pro, które przy współpracy z regulatorem HP Multi pozwalają na pomiar wyprodukowanego ciepła oraz poboru energii elektrycznej, co pozwala sprawdzić, z jaką efektywnością pracuje nasza instalacja. Wiemy już, z czego składa się T-Box, ale nasuwa mi się pytanie. Czy jego montaż ma wpływ na pracę pompy ciepła? Nie, urządzenie nie wpływa na pracę pompy ciepła, nie zmienia też jej parametrów technicznych. Zauważ, że takie same elementy, jakie mamy w T-Boxie, instalator montuje na instalacji. Wybierając T-Box możemy nawet poprawić pracę pompy ciepła, ponieważ wydajność pompy obiegowej, przekroje rur oraz armatury zostały dobrane do wymagań pomp ciepła, co pozwala wyeliminować często pojawiające się błędy montażowe. Na koniec powiedz nam, czy T-Box można zamontować wyłącznie z pompami ciepła Thermet Heat? Nie, jak już wspomniałem wcześniej, T-Box występuje w kilku odmianach różniących się wyposażeniem, dlatego jest bardzo uniwersalnym produktem, który można zamontować do instalacji z pompą ciepła, którą kupiliśmy wcześniej. Wystarczy wybrać wersję urządzenia bez sterowania. Poznaliście dzisiaj nasz nowy produkt, jakim jest moduł hydrauliczny T-Box do pomp ciepła. Jeśli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzach. Do zobaczenia.